Wiersze Szymborskiej pomagają nam odnaleźć w sobie to, o czym nie widzieliśmy, że jest w nas. Myślę, że wielkość i mądrość tej poezji jest taka, że ona dotyka takich miejsc, które uśpione są miejscami bolesnymi, czy przynajmniej ważnymi w każdym człowieku. I na tym polega jej mądrość i dlatego tych wierszy nie ma dużo, bo tego nie można łatwo i mnóstwo pisać. Są ważne wiersze. Każdy tom to jest wydarzenie. To przede wszystkim źródło pięknej mądrości. Ale z przyjemnością powiem, że byłem świadkiem, jak na drugi dzień po przyznaniu Nagrody Nobla, z tego Nobla cieszył się Jan Paweł II, dla którego też była ważną poetką.